Witam wszystkich w kolejnym filmiku. Dawno, naprawdę bardzo dawno nie grałem. Więc będę musiał się tutaj troszeczkę porozglądać. Zobaczyć, co myśmy tutaj zrobili. Co ewentualnie moglibyśmy zrobić. Czyli tak, przede wszystkim załatwimy sobie sprawę z Siegfriedem. Zainkasujemy za wykonanie zadania 6 stóp pod ziemią. Widzę, że mam tutaj jakieś jeszcze rzeczy do sprzedania, więc ja to może sobie teraz sprzedam. Mogę rzucić okiem, proszę. Dokładnie. Pieniążków nigdy za wiele. Proszę bardzo, mamy już ponad 5000. No co jest? Aha. Tak. To też sobie sprzedamy. Okej, przesegregowaliśmy tutaj, posegregowaliśmy wszystko, więc idziemy teraz do Siegfrieda. Pewien jestem, że Siegfried się bardzo ucieszy dokonanym przez nas wyborem. Czyli tym, że uratowaliśmy ludzi. Słucham. Rozwiązałem sprawę cmentarza, ale nie będziesz zadowolony. Co się stało? Opowiadaj, jestem bardzo ciekaw. Pomijając sprawę gadającego gula, okazało się, że winni zabójstw są Skojatel. Rabowali groby, zabijając przy okazji każdego, kto wpadł im w ręce. Gadającego gula? No nie wnikam, może przesadziłeś z eliksirami. Powiedz lepiej, co się stało. Uratowałem ludzi rzuconych na pastwę gulom, ale niestety nie udało mi się złapać morderców. Uciekli. Na święty płomień, Wiedźminie. Postąpiłeś jak prawdziwy rycerz. Rad jestem z twego wyboru. Nie martw się mordercami, moje oddziały ich znajdą. Nie rozumiem. Uratowałeś niewinnych ludzi. To najwspanialsza rzecz, jaką można zrobić. Postanowiłem zapłacić ci z nadwyżką. Jestem z ciebie dumny, Geralt. Naprzód, rycerze! Także jak widzicie tutaj, naprawdę opowiadanie się po stronie ludzi popłaca. No ale cóż my teraz... Aha... Czego chcesz? Napad. Na panów napadli, a pan Velerad wołał, że teraz przydałby się Wiedźmin. O czym ty mówisz, chłopcze? W ziemi handlowej! Proszę idź za mną, panie Geralcie! Słuchajcie, szczerze wam powiem, że myślałem, że ta misja się troszkę odwlecze. Ja nawet nie wiem, czy ja jestem przygotowany, cholera. Dobrze, ten chłopaczek niech sobie biegnie, ja wiem, gdzie ten bank jest. Co my tutaj mamy? Osełka jest. Słuchajcie, tak czy owak, eliksiry jakieś tam mamy. Tutaj by się przydał... Olej przeciw wampirom, kurde, ale mamy argentię, no trudno, jedną sobie zużyjemy. To jest przeciw trupojadom. Kurka wodna, no! Słuchajcie, no dobra, nie chce mi się już wracać. Ważne, że mamy tutaj coś do nałożenia na miecz. No kurde, zapomniałem o tym na śmierć. Zapomniałem na śmierć. Aha, wiecie co, mamy tutaj jeszcze po drodze strapioną sanitariuszkę, to powiemy jej co... powiemy, co się stało z jej babcią. Napad na bank nam nie ucieknie. Dowiedziałeś się czegoś o mojej babci? Babcia powinna niedługo dojść do siebie. Zadanie było trudniejsze, niż się spodziewałem. Ale umówiliśmy się na 50 orenów, więc niech tak zostanie. Dokładnie. Oczywiście. Mam dla ciebie pieniądze. Powiedz proszę, co działo się z moją babunią? W piwnicy babci zaląkł się groźny stwór, który powoli zmieniał jej osobowość. Próbował ją zniewolić, ale nie musisz się już martwić. Bogowie, to okropne. Czy z babcią wszystko w porządku? Babcia jest bezpieczna. Już nic jej nie grozi. Patrzcie, kura sobie tańczyła, widzieliście? Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby coś jej się stało.
Wszystko, co Shani mówiła o tobie, jest prawdą. Nie ma sprawy. No i dobrze, popatrzcie, kolejne zadanko mamy wykonane, ewentualnie tutaj się możemy rozglądnąć, czy tutaj jakieś tam ziółka nam nie poodrastały. Spokojnie, chłopak nam nie ucieknie. Bank też nam nie ucieknie. Bank nie zając nie ucieknie. Już cholera. Vincent, możemy jeszcze z nim kilka słów zamienić. Witaj. Są jakieś nowe zlecenia na potwory? Już się tym nie zajmuję. Porozmawiaj z wielkim łowczym królewskim. Stacjonuje w Wyzimie Handlowej. No i tylko tyle. Na podwyższeniu w okolicach Nowego Narakorcu. Bywaj. Słuchajcie, ja myślę, że ja sobie z tymi wampirami poradzę i bez smarowideł. Z resztą przeciwników też. No ja chciałem teraz robić zadanie Niebieskooka, no ale jak on już mi z tym bankiem wyskoczył, no to niech mu już będzie, no dobra. No fakt, ten chłopaczek nam uciekł. Już go tu nie ma. No to co? Dupa mnie swędzi. No stary, na to ja nic nie poradzę. Jakieś szczątki możemy sobie zebrać. Słuchajcie, tutaj z tymi szczątkami to też... Bo tam będziemy polować na Alpy, więc wiecie co, ja jednak tutaj jeszcze zahaczę, która jest godzina w ogóle? Jest 13.30. Więc ja chcąc, nie chcąc jeszcze naprawdę zahaczę, bo musimy tutaj troszeczkę rzeczy zrzucić. Tą panią się nie będziemy przejmować. Później sobie... się z kurtyzanami w zimie handlowej poznajomimy. Witam, mogę. Możesz. Słuchajcie, no muszę coś tutaj, kurczę. Chociaż jedno coś wyrzucić. Ale widzę, tutaj mamy płatki zimejki zdublowane, więc dobra, sobie to odłożę może. No nie mam, słuchajcie, no nie mam tak naprawdę teraz co. Aha, jest kurcze ziele, dobra. Czyli mamy już dwa miejsca więcej w ekwipunku. Robić, nie robić... nie wiem, czy ja mam tutaj dostęp, bo zrobiłbym sobie ten olej przeciw wampirom. O. Osełka, wiecie co? Nie. Nie. Idziemy na żywioł. Dobrze, gra nam save'a zrobiła. Popatrzcie, nawet jakby się wam ten chłopaczek zgubił gdzieś tam, zagadalibyście się, dajmy na to, no, bywam. Zabieracie rodzicom dzieci i szkolicie je na wieku. Nic tu po tobie, białowłosy. To popatrzcie, jak najłatwiej dojść do tego banku. Aha, ja wam tą kuźnię tutaj pokazywałem ostatnio, popatrzcie. I jest tutaj mieszczanin, tu powinien być kowal. Jest. No. A my idziemy, bo popatrzcie, tutaj przed bankiem, tu jest bank. Już się grupka zebrała. Potrzebujemy wsparcia. Mamy tu chędożony napad na bank. Dziwne. Siegfried nie przepuściłby takiej okazji. Całe szczęście, że jesteś, Geralt. Potrzebujemy pomocy. Dobrze uzbrojone komando zajęło bank. Mają zakładników. Komando, nie wiem czy wiecie, jest to słowo, oczywiście w świecie Wiedźmina, jest to słowo z języka gnomów. Oznacza właśnie taką zorganizowaną grupę. Czy przestępczą? Nie wiem. Czy to dokładnie się odnosi do grupy przestępczej, ale na pewno jest to. Możemy poczekać na Siegfrieda. Ale on mi tutaj mówi... wiecie co? Pomogę ci, ale pracuję sam. Wiecie co? Siegfried nam się... Poczekajmy na Siegfrieda. Przyda. Zdaje się, że już nadchodzi. O! W samą porę.
Słuchajcie, opowiedzieliśmy się za zakonem, więc... Organizowałem grupę uderzeniową. Witaj, Zygfrydzie. Idziemy negocjować? Na wieczny ogień, najwyższa pora. Jak dostaniemy się do środka? Kiedy wszyscy czekali na ciebie, zorganizowałem klucz do ratusza. Możemy ich zajść od tyłu. Mieliśmy negocjować. Wolę negocjować bez strzały w oku, Wiedźminie. Powiedz, kiedy będziesz gotowy. Wiecie co? Szczerze wam powiem, teraz mi się dopiero przypomniało... Cholera, że pierwszy raz wybrałem chyba tą opcję. Wcześniej wybrałem chyba opcję pracuję sam. Wejdziemy do ratusza przez tylne drzwi. Jesteś gotów? Tak, ruszajmy. Przez tylne drzwi, bo zawsze tutaj wchodziłem przez te drzwi do magazynu. No kurczę, wiecie co, nie wiem czy dobrze wybrałem. Co za czas. No to jesteśmy. Do ataku! To prawda, że chcesz negocjować, Dwan? W imię płonącej róży! Mieliśmy negocjować. Negocjować? Z terrorystami? Tak jest, to mi się podoba. Bled Dwan. Słuchajcie, trochę teraz namieszam. Nie po to tutaj przyszliśmy, Zygfrydzie. A po co? Problem można załatwić bez dalszego rozlewu krwi. Nie podam ręki żadnemu terroryście. Wygrałeś. Do ataku. W imię płonącej róży! Cholera, trochę mi tych fladerów szkoda, szczerze powiedziawszy. No w sumie nawet się nabiegać nie muszę. Szczerze wam powiem, że pierwszy raz robię to w tej wersji. Popatrzcie, mamy elfi sztylet, ale ja szukam czegoś innego. Ja szukam ich miecza. To jest tylko sztylet. Czy ja wezmę? Czy ja gdzieś znajdę ich miecz? No nie bardzo. Szkoda. No on tu niby ma miecz przy sobie. Chciał właśnie ten miecz wziąć. No ale nie. Słuchajcie, robię to pierwszy raz. Tą wersję robię po raz pierwszy. Czy oni weszli tędy? Ale... tutaj wszedłem jakoś inaczej. Wiedźminie. Nie ma możliwości współistnienia, koegzystencji. Przez setki lat nie zdołaliśmy się dogadać. Jest coraz gorzej. Ilość przelanej krwi jest zbyt duża, by dało się zapomnieć, wybaczyć. Tu chodzi o przetrwanie. Musisz zrozumieć, są tylko dwa wyjścia. My albo oni. Zygfrydzie. Biegnij do skarbca. Musisz dorwać ich przywódcę. Ale... Szybko, nim będzie za późno. Dobra. Widzicie, tutaj już nie ma problemu. Jeszcze tylko tą łuczniczkę. No i oczywiście ja się tutaj też nie będę śpieszył za bardzo. Tam jeszcze ktoś do nas strzela, tak? A niech sobie strzela. Dobra. O, właśnie tego miecza szukałem. Jest naprawdę świetny. To jest miecz z Gursinych. Ma już troszeczkę lepsze statystyki, jak widzicie, niż Hrawal, tak. Ale zresztą zobaczymy. Szczątki. Z Gursinych, okej. Okay. Ale ja bym szukał tego miecza, słuchajcie, tutaj pani sobie sprzątająca leży. No i dobrze się zachowała. Ja tutaj wchodziłem, kurde, gdzie ja tu... Którędy siks tu wchodziłem inaczej, przez ten magazyn. Trochę mi szkoda. No i jest Jewin.
Zabijałeś naszych. Co ci to daje? Iwin, ochłoń. Masz jeszcze wybór. Nie, Dwan. Podnosząc na nas miecz, dokonałeś go za mnie. Brać go! Podjąłeś właściwą decyzję. Zakon Płonącej Róży będzie ci wdzięczny. Siegfried? Co tutaj robisz? Nie powinieneś. Wieczny ogień dodał mi sił. Goni je wina, ucieka do kanałów. Słuchajcie, najpierw się tutaj z tymi rozprawimy. No dobra. Słuchajcie, ja już tutaj zaczynam powoli tracić. No i w sumie fajnie, że mi się to odpaliło. W sumie fajnie, że mi się to odpaliło. Tutaj sobie łykniemy już tą dzierżbę. Się tu trochę z nimi pobawimy. Jak widzicie. Możemy się zawsze troszeczkę z nimi pobawić. Tylko ja już nie wiem teraz. Nie chciałbym tutaj umrzeć za szybko, więc musimy tutaj szybko coś wymyślić. Pełnia? Łykamy. Nie, chyba już nic nie wymyślę tutaj. Chyba pierwszy raz zginę. Jeszcze spróbuję. No trochę. Czyli zostaje nam tylko magia. Będziemy się posiłkowali tutaj. Widzicie, troszeczkę można się z nimi poganiać. Tylko nie wiem, dlaczego ja tutaj krwawię. Widzicie, to nam pozwoli na... Bo patrzcie, jeden już zabity. Także jeśli mamy tutaj zginąć, to na pewno nie zginiemy sami. Tylko ja jeszcze mam tutaj krwawienie, mi któryś zadał. Dobra. Widzicie, walki unikam z nimi na razie. Jako takiej. I jak widzieliście, nawet kiedy jesteśmy już przyparci do muru, zawsze jakoś możemy wybrnąć, prawda? Ja sobie jeszcze tutaj przeszukam. Teraz tak, ten sztylet sobie wyrzucę, bo ten mahakamski jest lepszy. Czyli widzieliście, ogólnie rzecz ujmując, poradziliśmy sobie. Fakt, że mamy już bardzo zakażone... O, właśnie tego szukałem. Ceremonialny miecz z Daytwen. O. Wymienię go sobie. I teraz co my tu jeszcze mamy? Szczątki. O, mamy nawet lepszy sztylet runiczny z Mahakamu. 2.10. 3.15. Wymienimy go sobie. Tak jest. Ewentualnie resztę szczątek tu możemy przeszukać. Słuchajcie, obejrzyjmy sobie jeszcze ten ceremonialny miecz z Daytwen. 30 obrażenia, 30-60.
krytyczne rozbrojenie plus 6. Obrażenia 30, efekt krytyczny rozbrojenie 60. Szansa na... No, popatrzcie. I tutaj macie dla porównania. Czyli widzicie, znacznie, jednak znacznie lepszy od Hrawala. Sobie zamienimy je miejscami. Będziemy walczyć teraz mieczem elfim. Aha, tutaj już... No, to może te drugie szczątki. Zwykły sztylet. Czyli w sumie tego Hrawala, jeszcze sobie... O, ale tutaj mamy młot, 6.13, 3.15, więc chyba jednak sobie wymienię ten sztylet też. Popatrzcie, ile rzeczy my tutaj tracimy. Tu jest wejście do kanałów. Ja tylko żałuję, że nie przeszliśmy przez tą piwnicę, bo tam było kilka flederów do rozwalenia. Ewentualnie, słuchajcie, mógłbym tutaj użyć białego miodu. Zobaczę jeszcze, ile my tu mamy czasu. 19 minut, bo coś mi tutaj... Nagrywanko chyba nie działa tak, jak trzeba. Jeszcze może snifnę. Dobra. Skoro zebraliśmy, co było mniej więcej do zebrania, no to idziemy, gonimy ich dalej. Jest Siegfried, żyje. My jesteśmy tutaj w takiej dość nietypowej lokacji. Sobie nawet screena. Jak tutaj, popatrzcie, będziemy musieli przeskoczyć tutaj na ten balkon poniżej. Prowadzi mnie wieczny ogień. Powinniśmy się pośpieszyć. Dobra, ja sobie tu zrobię save'a na wszelki wypadek. Teraz tak, ja zacznę od tej... Zacznijcie sobie tutaj od tej komnaty, ale pamiętajcie, że tu jest wampir. Niestety niepogrzebany, żywy. To jest Alp bodajże. Także ja sobie już od razu... Liczę na to, że ja wezmę, zdobędę kły Alpa od niej. No i są. Kły zaraz zaniesiemy, tu jest portal. Że tu sobie możemy, nie wiem czemu on nie działa. Ewentualnie jeszcze igni sobie możemy wzmocnić, ja to zrobię. Kufer, dużo fajnych rzeczy. Drugi kufer. Proszę bardzo. No nawet jest deko trafarda białego, tylko że on już mi teraz jest niepotrzebny. Okej. Okay. Słuchajcie, ja sobie teraz tak myślę, bo jeszcze będziemy mieli kilku skojata L tam do rozwalenia. Jako, że ja już mam troszeczkę tutaj słabo z użyciem jaskółki, już raczej nie zaraz ile ja tego zużyłem. Aha, po jednym, dobra. To ja sobie wezmę, nałożę, o. Troszkę sobie zwiększę swoje szanse. I siłę rażenia. Zrobimy sobie save'a. Teraz jeszcze sobie na liczniku zobaczę, jak ja tam stoję. Aha, energii już mamy. 1000. Nie wiem, dlaczego ten portal nie działa. On powinien działać. No, ale okej. Dobra. No i już lecimy. Słuchajcie, tutaj w tym korytarzu będą na nas czekać. No i czekają. Popatrzcie, ile my tutaj naprawdę wartościowego uzbrojenia zostawiamy. Ten jest szybki. Jest jeszcze jeden. Możemy sobie tutaj ewentualnie wyzbierać to, co z nich zostało. Widzicie, ile tu jest fajnych tych mieczy. Słuchajcie, ile tu by było kasiorki, naprawdę. Aż się serce kraje. Ale dobrze. Dobrze, słuchajcie, że...
Patrzcie, ile my tutaj dobra zostawiamy. Ale jest... Jedynym tutaj plusem tego jest, że... I myk. No cholera. Wygląda na to, że udało mu się zbiec. Ale zdołaliśmy obronić bank. Tylko dzięki twojej pomocy. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Może innym razem. Do zobaczenia. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Słuchajcie, tylko... Więc teraz już... No cholera, no jednoznacznie zdeklarowałem się po stronie zakonu. Nic raczej innego z tego nie będzie. Przez kanały sobie przyjdziemy. Ja zobaczę jeszcze, czy może ten teleport działa, bo nie chcę mi się łazić po tych kanałach. Bo tak to bym się teleportował do laboratorium Triss, już nie musiałbym. No nie chcę działać z kubami, no trudno. No dobra. Czyli co nam pozostaje? A, tutaj są jeszcze jakieś szczątki. Zobaczymy, co on tutaj ma. No proszę. Dobrze, przeszukujcie, bo popatrzcie, ile tu jest fajnych tych, chociażby tych pierścieni do sprzedania. No, mamy już prawie 6000. Kupiliśmy chyba większość tego, co było do kupienia. Jeśli chodzi o książki oczywiście. Następne wydatki będziemy mieli dopiero w kolejnym akcie chyba, tak sobie myślę, z tego co pamiętam, to jest jakaś krata. Dobra. No i tutaj wiadomo, jako że jesteśmy w kanałach. Twarde te utopce były, muszę powiedzieć. Twarde były. Co one tu mają? No to sobie weźmiemy. Już nie chcę tej tkanki mózgowej brać, bo... No tylko ciekawe, skąd on miał pieniądze przy sobie. Słuchajcie, mówi się, że te utopce to są... Gdzieś czytałem o tym. Chyba w jakimś bestiariuszu słowiańskim, że właśnie... one powstają z ciał z osób utopionych. Właśnie te osoby utopione jak w jakiś sposób przeobrażają w utopce właśnie. Więc pewnie ta osoba przed utonięciem miała jeszcze kilka oreniszy przy sobie i się... no proszę. Tutaj chyba trafiliśmy na całkiem nieznany... Całkiem nieznany nam... Nie będę tkanki mózgowej zbierał. Słuchajcie, tkanki mózgowej to... O, no to jakiś dwugrot sobie nawet rośnie, popatrzcie. Tej tkanki mózgowej nie będę zbierał. Dlaczego, zapytacie? Ano dlatego... Dobra, ja się troszkę wycofam. No, teraz i tak po nas przyjdą. Zwróciliście uwagę, że ja już się tutaj nie przełączam, prawie że nie przełączam na styl grupowy, bo nie muszę w zasadzie. Dobra, tylko gdzie ja jestem teraz? O, zbierzemy sobie tą zieloną pleść, jak już tu jesteśmy. Oczywiście pamiętamy o... Właśnie. Tam jest wyjście z kanałów. Jakieś ognisko. I tutaj zobaczymy sobie, czy to ciało... O, właśnie. Jest klucz do czegoś. Aha. No pięknie. Przyda się.
Czyli popatrzcie, otwieramy sobie drzwi. Na razie tych kanałów nie będziemy jeszcze sprawdzać. Na wszystko przyjdzie czas. Na wszystko, kochani, przyjdzie czas, bo ja muszę tutaj wyjść. Muszę tutaj wyjść i wrócić do Velerada. Przypuszczam, że nosisz te miecze nie od paradu, nie? Od tego deszczu wolimy. Ale na razie. Sprzedamy sobie, pchniemy sobie tego chrawala. No tutaj zaraz, gdzie on jest? Zbrojmistrz pewnie pod daszkiem sobie gdzieś tu stoi. Bo w ogóle go tu nie ma. Nie chcę, żeby cię ludzie widzieli z Wiedźminem. Jakoś to przeżyję. Nie widzę tutaj tego zbrojmistrza. Zaraz sobie połazimy trochę, skoro już jest, mamy dzionek. Tutaj powinien być jakiś zbrojmistrz, sprzedawca jakiś... Ach, zerikański sprzedawca, flecista, nie alchemik. Zerikański sprzedawca, czy ja już z nim? Zapraszam, Nie wyglądasz na zerikańczyka. Cholera. O nim nie jestem. Czy trzeba być władcą, żeby handlować piwem królewskim mocnym? Wygrałeś. No popatrzmy, co on tutaj ma. Zielnik druidzki. No to chyba zielnik... Z okolic Wyzimy czytaliśmy już. Czyli w sumie nie ma nic ciekawego dla nas. Dobra. No ale nie ma tutaj tych fachowców, cholera, od broni. No trudno. Nie ma. A tak, chciałem tego chrawala opchnąć. No dobra. Ale my wracamy do Velerada, musimy mu się pochwalić. Sytuacja jest pod kontrolą. Wiedźmin, co tam się działo w środku? Słyszałem odgłosy walki. Już po kłopocie, wszyscy martwi. No, prawie. Prawie? Niestety ich przywódca uciekł. Znajdziemy go. Wiedźminie, uważam, że należy ci się order. Popatrzcie, gdybyśmy się zdecydowali na to, że będziemy pracować sami, to weszlibyśmy sobie tędy, przez drzwi do magazynu, no, ale one są teraz zamknięte. Tam by była taka biblioteka, kilka flederów do ubicia. No. Mówię, przyznaję, że pierwszy raz robiłem tą opcję z Siegfriedem. Ja bym chciał teraz, no widzicie, no nie ma, kurczę, jest alchemik, jakiś jest, no nie ma nikogo. No, kowal sobie pewnie też gdzieś uciekł. Wiecie co, ja tak sobie myślę, może tutaj jest ktoś mieszczany. Nie. No dobra. Och, idziemy zrzucić to, co niepotrzebne. Ja sobie jeszcze wezmę tutaj dla dobrej miary. Popatrzcie, bo jestem na... tutaj toksyczność organizmu jest dość duża. Dobra, to sobie zrzucimy. I ja bym chciał teraz jeszcze wziąć... Po takim... Po błyskotce, dlatego że będziemy teraz polować na zgoła. Inny rodzaj tutaj istot, które są do upolowania. Dobra. No. Czasu nam niewiele zostało. Zresztą mógłbym się jeszcze tą toksycznością zająć, ale zaraz ja zobaczę, ile tam ja jeszcze mam. 69 na 100. Okej.
czyli ciało Geralta jest dość poważnie zatrute. Pewnie teraz, jak znam życie, przestało padać. Nie, nie przestało. A my sobie teraz pozaczepiamy tutaj kobiety trochę. Przypuszczam, że nosisz... Podobno do Wyzimy ma przyjechać król Radowit Redański. Słyszałam, że jej win jest demonem, który przybrał postać elfa, żeby szerzyć chaos. Tej pani na razie nie zaczepiamy. No ale widzicie, że to już się cholera, raz, że się ściemnia. No nie. Ach, kurczaki, raz, że się ściemnia, dwa... Spróbuję ją znaleźć. Słuchajcie, to... Ta pani to ona taka wytworniejsza trochę była. Nie no, już chyba tutaj jej... A. No przez ten cholerny deszcz właśnie. No to była raczej... Nie lubię tego miejsca. Chyba nie zebrałam prania. O, proszę. Jesteś nietutejszy? Zgadza się. Pewnie sądzisz, że skoro jesteś cudzoziemcem, możesz zawrócić w głowie każdej dziewczynie. Pewnie. Cóż za impertynencja. Pewnie uważasz, że chętnie poszłabym z tobą do łóżka, na siana albo nawet i w bramę. Przyznam, że taka myśl przemknęła mi przez głowę. I pewnie sądzisz, że zatraciłabym się w miłości, a ziemia zatrzęsłaby się nam pod nogami. To możliwe. Otóż wystaw sobie, że się mylisz. Bywaj. No cóż. Nie cierpię takiej pogody. Bandyci ze znakiem salamandry napadli. Przynajmniej próbowaliśmy. Szukamy dalej. Nie będę rozmawiała z byle przybłędną spotkanym w bramie. Mój chłop wraca ostatnio pijany jak Bela. Słuchajcie, ja szukam szlachcianki. Dokładnie. Nie rozmawiam z nieznajomymi. Nie zaczepiaj mnie, bo wezwę straż. Wieczny ogień wypełni me serce. Ewentualnie, słuchajcie... Nie zaczepiaj mnie, bo wezwę straż. Save'a sobie możemy zrobić i zagadać. Chociaż nie. Chociaż wiecie co, chociaż nie. Napiłbym się. No, wreszcie przestało padać. Nie będę rozmawiała z byle przybłędą spotkanym w bramie. Szczka. Mieszczka, ale my szukamy szlachcianek. Słuchajcie, tutaj można sobie dowcipów tego błazna posłuchać. Nie lubię tego miejsca. Co się dzieje, gdy czarodziejka polimorfuje w żmiję? Właściwie trudno zauważyć jakąś różnicę. Muhaha! No, ma taki ciężki dowcip. Słuchajcie, no ściemnia się, kurczę, my już nic więcej, szlachcianka, może ta? Słyszałam, że jej win jest demonem, który przybrał postać... Zabieracie rodzicom dzieci i szkolicie je na wiedźminów. Wstydź się! Nie, to nie wybaczają. Muszę prosić się na następne przyjęcie. Przyznaję, że jesteś niczego sobie. Podobno do Wyzimy ma przyjechać król Radowit Redański. Radowit V! Ciągle czekam na powrót mojego ukochanego. Kiedy wreszcie otworzą bramę? Słuchajcie, dzisiaj już nic nie osiągniemy. Także trzeba się chyba z tym problemem przespać. Nie chce mi się, słuchajcie, tutaj... Mieszczka. Szlachcianka. O. Lubię gwar targowiska. Szkoda, że ostatnimi czasy wszyscy są przestraszeni. Szczę. Rzeźnik. Z rzeźnikiem można by było też kilka słów zamienić, ale to już może nie dzisiaj. No widzicie, tutaj nam się szybko ściemniło. Nie, jak myślałem, że tu ktoś wisi. No, zostaje jakiś taki... O! Zgubiłam tutaj jedwabną chustkę.
Nie znalazłeś jej, panie? Mamy jakąś jedwabną chustkę? Słuchajcie, no. Twoja propozycja jest po prostu impertynencka. Zgubiłam tutaj... Niestety nie. Ekstraordynaryjnie. Czyli co? Słuchajcie, czas nagrywania nam się skończył. Jaką znowu jedwabną chustkę? Słuchajcie, wiecie co? Spróbujemy... ale to może... Słuchajcie, coś z tym jedwabiem zrobić, ale to może później. Tak sobie myślę, że ja się teraz pomedytuję troszeczkę. A później po prostu się zobaczy. Także dziękuję wam za oglądanie. Bywajcie, powodzenia na szlaku, do następnego odcinka.